Finn i jego wierny psi przyjaciel Jake. Jest to jedna z tych kreskówek, których nie oglądałem za często, a praktycznie prawie w ogóle nie oglądałem Adventure Time. Humor jest tam specyficzny i nie przychodzi mi tak dobrze jak na przykład Niesamowity Świat Gumballa. Pamiętajmy jednak, że każdy ma własne zdanie, więc ludziska, przechodzimy do odcinka. Ja jestem Cypran i chciałbym zaprosić was na odcinek 12 nieznanych faktów o porze na przygodę. Fajnie jakbyście zostawili łapkę w górę i dobili z 15 tysięcy, byłoby naprawdę megaśnie. Powiem jeszcze naprawdę ważną rzecz, ponieważ na moim kanale wybiło niedawno 80 tysięcy widzów, co jest naprawdę niesamowite. I właśnie z tej okazji, razem z marką odzieżową Dr. Swag przygotowaliśmy dla was konkurs, w którym możecie wygrać dowolną, wybraną przez was odzież ze strony podanej na ekranie. Wyjaśnię teraz dokładnie zasady, ale na początek powiem jeszcze, że 3 osoby, czyli w tym również i ty, możesz wygrać. Podstawą tego wszystkiego, tej takiej góry lodowej, jest to, abyście weszli i zalajkowali mój fanpage oraz fanpage Dr. Swag. Wszystko oczywiście będzie podane w opisie, a więc nie musicie tego nie wiadomo jak szukać. Następnie udostępnijcie mój konkursowy post, który powinniście znaleźć bez problemu. I tak jak mówiłem, 3 osoby mogą wygrać konkurs. Wygrani zostaną ogłoszeni na moim fanpage, więc tym bardziej powinniście go śledzić. Więc ludziska, ja już tutaj nie będę przeciągał i co? Przechodzimy do odcinka! W Chinach istnieją pociągi, których design zaczerpnięty jest z pory na przygodę. Ciekawe, czy o tym wiedzieliście. Na początku intra widoczne są bomby nuklearne oraz oderwane części ciała, co może wskazywać na wojnę, która odbyła się w krainie O. W Tajlandii istnieje Cartoon Network Amazon Park oparty na porze na przygodę. Nie wiem jak wy, ale ja chętnie bym się tam wybrał. Rollercoaster z Finem? Dlaczego nie? Królewna balonowa potrafi mówić po niemiecku, można to wywnioskować po tym odcinku. W niektórych odcinkach pory na przygodę ukryty jest mały machający ślimak. Głos królewnej balonowej w angielskiej wersji kreskówki podkłada ta sama osoba, która dubbingowała gwiazdkę w Młodych Tytanach. Finn na początku miał mieć na imię Pen. Jake ma 28 lat. Zdziwieni? Serial Pora na przygodę jest mocno ocenzurowany w Australii. Ludzie, co z wami? Jake potrafi grać klasyczne piosenki, w tym utwory Beethovena, Wagnera i Mozarta. Phil Face jest naprawdę dziwacznym easter eggiem. Pokazuje on twarz Phila Rianda, który sam zaprojektował wygląd i mimikę twarzy tej postaci. Zły Król jest bardzo podobny do szkieleta w intrze Wodogrzmotów Małych. A więc co, jest to koniec dzisiejszego odcinka. Przypominam wam o konkursie, abyście weszli, zalajkowali mój fanpage oraz fanpage Dr. Swag. I to jest naprawdę ważne, abyście zalajkowali i udostępnili mój post konkursowy. I co, naprawdę fajnie było, jakbyście zostawili łapkę w górę i dobili z 15 tysięcy, byłoby naprawdę mega. Pamiętajcie, aby zostawić tą łapkę w górę, jeżeli film wam się spodobał. A więc ja się już z wami żegnam i co, siemano!